dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj gościmy Justynę Pichowicz, kierownik Biura Zarządzania Strategicznego i Funduszy Europejskich. Długa nazwa, witam Panią serdecznie, Pani kierownik. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry. Ale temat, na który chciałabym z Panią porozmawiać tak w miarę szczegółowo, to jest rewitalizacja. Jest to termin, który często krąży w różnych rozmowach, przedsięwzięciach samorządu i zwykło się uważać, że rewitalizacja to są remonty budynków, ale z tego co wiem, to nie tylko to znaczy. Co w wypadku Wałbrzycha oznacza rewitalizacja? Rewitalizacja to coś więcej niż sam remont budynków. Rzeczywiście, bo to jest ożywienie, tak, prawda? Tak, tak, rewitalizacja to jest przywrócenie do życia, ożywienie. Faktycznie wcześniej, we wcześniejszych latach zwykło się tak podchodzić do rewitalizacji, jak do odnowienia samej substancji mieszkaniowej budynków. I te remonty kamienic. To też piękne, ale to może trochę za mało, żeby ożywić. Tak, zdecydowanie za mało. W Wałbrzychu dużo w Śródmieściu w ramach pieniędzy na rewitalizację w poprzednim okresie programowania udało się zrobić, wyremontować też kamienic ponad 40. Natomiast rewitalizacja to nie tylko to. Rzeczywiście są środki unijne, które kierowane są na odnowienie części wspólnych kamienic, nie tylko budynków wielorodzinnych, czyli rzeczywiście te remonty też. I to jest znaczna pula pieniędzy, która jest dostępna właśnie na rewitalizację również Wałbrzycha. Natomiast jeżeli mamy mówić o rewitalizacji, czyli przywróceniu do życia, to musimy myśleć o tym wieloaspektowo. Pod wieloma względami należy poprawić sytuację w obszarze, który wymaga tej rewitalizacji. Chyba o ludzi tutaj chodzi. Tak, głównie chodzi o poprawienie sytuacji dla osób, które tu mieszkają. O to, żeby zniwelować te problemy społeczne, problemy gospodarcze, żeby rzeczywiście w tym naszym mieście, czy w tej naszej dzielnicy chciało się żyć. Wałbrzych jest na jakichś specjalnych prawach, no bo wiadomo, jaka jest przeszłość, jaka jest historia, jakie dramatyczne wydarzenia nas tutaj spotykały. Czy z tego powodu jakieś będą, nie wiem, dodatkowa pula środków? Czy jak to wygląda, jeśli chodzi o Wałbrzych? Wałbrzych otrzymał wsparcie ze środków Ministerstwa Rozwoju w ramach tak zwanego pilotażowego programu rewitalizacji i jest tutaj obok Łodzi i Bytomia wskazane jako miasto, które rzeczywiście zostało dotknięte bardzo wieloma problemami, szczególną opieką. I tutaj to wsparcie głównie jest związane z programowaniem samego procesu rewitalizacji. Na razie nie mówimy o środkach, które mógłby rząd zapewnić, o co bardzo zabiegamy od wielu lat na te typowo infrastrukturalne przedsięwzięcia. Pani Justyno, rewitalizacja jest podzielona na obszary. Miasto jest objęte pewnymi obszarami. Co to znaczy obszar rewitalizacji? Obszar rewitalizacji to jest też pojęcie, które zostało wprowadzone niedawno. W listopadzie ubiegłego roku weszła w życie ustawa o rewitalizacji, która nadaje takie bardzo poważną rangę temu procesowi w Polsce. Do tej pory nie było takiej ustawy. I w tej ustawie właśnie mówi się o tym, w jaki sposób podchodzić do procesu rewitalizacji. Ponieważ jest to proces skomplikowany. To znaczy? On powinien się odnosić do mniejszego obszaru gminy, na pewno nie do całej gminy. Do obszaru, który musi się charakteryzować pewnymi cechami, tak? I te cechy to jest właśnie trudniejsza sytuacja społeczno-gospodarcza niż w pozostałej części miasta. I my w Wałbrzychu przeprowadziliśmy diagnozę sytuacji właśnie społeczno-gospodarczej, porównując różne zjawiska kryzysowe związane z bezrobociem, ubóstwem w mieście, prowadzoną działalnością gospodarczą, zanikaniem tej działalności gospodarczej i odnieśliśmy to do średnie miasta. I w wyniku tych prac został przedstawiony obszar zdegradowany, który następnie po zawężeniu przekształcił się w obszar rewitalizacji. I to jest w Wałbrzychu Śródmieście oraz takie części centralne 6 dzielnic, to jest Stary Zdrój, Biały Kamień, Nowe Miasto, Podgórze i Sobięcin. Czyli jest już diagnoza i jakie będzie leczenie
takim razie, co się będzie działo w związku z tym? Tak, o tym, co należałoby zrobić, jakie zaplanować działania na te najbliższe 10, 20 może lat. Czyli to jest proces taki wieloletni, to nie jest na kadencję, tylko to jest po prostu wydłużony w czasie. Tak, to jest bardzo skomplikowany proces. Rzeczywiście, jeżeli mamy mówić o osiągnięciu efektów w postaci ożywienia, czy wyrównawania szans tych słabszych dzielnic czy ulic w stosunku do innych obszarów miasta, czy innych miast w województwie w Polsce, no to nie możemy tu mówić o roku, dwóch latach, czy o pieniądzach tylko na remonty kamienic. Tak. Dlatego w tej chwili, tworząc program rewitalizacji, to będzie gminny program rewitalizacji Wałbrzycha, do roku 2025 rozmawiamy z mieszkańcami, rozmawiamy z różnymi grupami społecznymi, z przedstawicielami instytucji kultury, instytucji społecznych, z NGO-sami, z klubami sportowymi, z nauczycielami o tym, co ich zdaniem jest największym problemem w tej dzielnicy, poza tym, co myśmy z takich statystycznych danych wyciągnęli i w związku z tym, jakie oni mają pomysły, znając mieszkańców, znając te problemy, jakie mają pomysły, co należałoby zrobić, żeby zmienić ten obszar. A właśnie gdyby ktoś miał jakiś pomysł, chciałby się zwrócić do Urzędu Miasta, czy jest taka możliwość, czy jest taka furtka, taka dróżka, którą mogą pójść ludzie, którym zależy na mieście, na tym swoim najbliższym otoczeniu i no, miałby jakieś propozycje, jakieś rady czy propozycje rozwiązań. Czy jest taka furtka i czy można to zrobić, do kogo można się zgłosić? Tak, właśnie bardzo nam zależy na tym, żeby poznawać opinie i też zbierać sygnały od mieszkańców i różnych osób, nie tylko mieszkańców, którzy są zainteresowani pozytywnymi zmianami w mieście. My w tej chwili prowadzimy w ramach takiego konkursu, z którego otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, różne działania takie upowszechniające, promujące, ale też włączające właśnie mieszkańców i różne grupy społeczne do tego procesu tworzenia programu rewitalizacji. I w ramach tego organizowane są spotkania w każdej z tych 6 dzielnic, które wymieniłam, na których tworzymy właśnie takie drzewa problemów, tworzymy też takie listy przedsięwzięć, które mogłyby być realizowane w tych dzielnicach. Można i na te spotkania zapraszamy. Mhm. Tak, to jest jedna z form, tylko jedna z możliwych form. A one są jakoś cyklicznie organizowane, na przykład, nie wiem, w drugą środę miesiąca? Jak to wygląda? Mhm. I gdzie można się ewentualnie dowiedzieć, gdyby ktoś po prostu był zainteresowany? Oczywiście te spotkania nie są realizowane cyklicznie, ich będzie łącznie 30 i te spotkania organizuje w imieniu Urzędu Miejskiego Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i do nich należy się zgłosić, oni tworzą taki materiał właśnie zbiorczy z tych spotkań, ale też z rozmów indywidualnych właśnie z różnymi osobami, które przekażą nam jako wkład do gminnego programu rewitalizacji. Także zachęcam do kontaktu z RCW, z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, także z nami, z Biurem Zarządzania Strategicznego Funduszy Europejskich, bezpośrednio w urzędzie, można też skorzystać z formy mailowej. Mamy taki adres mailowy rewitalizacja@um.walbrzych.pl, także każda możliwa forma jest dużo jest dróg. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to ma takie możliwości. To zapraszamy i już muszę powiedzieć, że zgłaszają się rzeczywiście mieszkańcy, zgłaszają się wspólnoty mieszkaniowe, różne osoby z pomysłami na to, co należałoby zrobić. No ja mam nadzieję, no bo to w końcu to dla nas to wszystko robimy, prawda? Więc tutaj zaangażowanie się i jakieś inicjatywy są ze wszechmiar wskazane, prawda? Pani Justyno, rozmawiając przed programem, wspominała Pani o takiej szczególnej propozycji ze strony Urzędu Miejskiego, a też związanej z rewitalizacją, mianowicie są to spacery po mieście. Coś bardzo zwyczajnego. Ale coś z tych spacerów ma wyniknąć i one będą miały jakąś taką specjalną oprawę. Proszę coś bliższego powiedzieć na temat tych spacerów i kto może wziąć udział. Mam nadzieję, że każdy. Tak, każdy może wziąć udział w organizowanych spacerach przez nas. Najbliższy odbędzie się 23 kwietnia w sobotę. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze, ale gdyby nie dopisała i nie będzie jakiegoś urwania chmury, to też oczywiście bierzemy parasol. Te spacery to ma być taka forma spotkania. Spotkania z mieszkańcami, z sąsiadami, z osobami, które może mówią o tym, że trzeba by coś zmienić, ale
przestrzeni, w której żyją, tak, nie bardzo wiedzą jak i też nie bardzo wiedzą, do kogo się zgłosić, a spacerując wspólnie możemy to zanotować, możemy też poznać trochę bliżej historię różnych miejsc, ponieważ zaprosimy na te spacery przewodnika, który w sposób ciekawy opowie mieszkańcom, to jest taka, takie wyzwanie, tak, mieszkańcom, którzy często wiele lat żyją w jednym miejscu, może pewnych miejsc nie znają i ich historii. Chcemy właśnie rozwinąć trochę wyobraźnię, chcemy rozwinąć taką, chcemy też powrócić tradycję do spotkań. Bardzo fajnie wypadła akcja kolorowych podwórek w Śródmieściu. Chcielibyśmy to też kontynuować, dlatego chcemy, żeby się mieszkańcy poznawali ze sobą i rozmawiali o tym. Trzeba się najpierw poznać, poczuć do siebie sympatię i wtedy można planować jakieś wspólne przedsięwzięcia. Tak. Ten pierwszy spacer, gdzie to spotkanie zostało wyznaczone, o której, jaki jest program, dokąd pójdziemy, jeśli mogę tak zapytać. Tak. Pierwszy spacer zaczynamy w dzielnicy Śródmieście. Zaczynamy o godzinie 10:00, ruszamy z Placu Magistrackiego i tam przewodnik swoją trasą opracowaną poprowadzi nas po poszczególnych ulicach Śródmieścia. Nie chciałabym zbyt wiele szczegółów zdradzać, ponieważ czeka na mieszkańców trochę niespodzianek. Te niespodzianki będą i muzyczne, bo będzie nam towarzyszyć trochę muzyki podczas spacerów, ale też kulinarne. Będzie zorganizowany taki mini piknik dla mieszkańców, także mamy nadzieję, że to będzie po prostu mile spędzona sobota wspólnie ze swoimi znajomymi, sąsiadami, ale też z nami. Chcemy się otworzyć po prostu na rozmowy z mieszkańcami. I to będzie taki inauguracyjny spacer? Czy można liczyć na to, że to przez całe lato będą takie spacerniki organizowane? Jak Państwo planujecie dalej to rozwijać? Na razie zaplanowaliśmy pierwszy spacer właśnie w Śródmieściu i ten spacer będzie między godziną 10:00, myślę, że do 14:00 powinniśmy zakończyć, a po południu od godziny 15:00 zaczniemy spacer w dzielnicy Podgórze i też na niego bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców Podgórza. Tam z kolei spotykamy się pod szkołą podstawową przy ulicy Poznańskiej. Szkołą podstawową numer 5. Tak, i tutaj też będzie podobna forma, będą niespodzianki muzyczne, będzie przewodnik, będzie piknik, więc mamy nadzieję, że również mieszkańcy Podgórza przyjdą i skorzystają z tej formy przez nas zaproponowanej. Następnie w maju planujemy spotkania w pozostałych dzielnicach. Co do konkretnych terminów i godzin będziemy Państwa jeszcze informować. Uruchomiliśmy ponad miesiąc temu taki profil na Facebooku Rewitalizacja właśnie Wałbrzycha. Serdecznie zapraszamy do polubienia, tam na bieżąco informujemy o różnych wydarzeniach właśnie, które mają miejsce. Czyli niezawodny Facebook, można się Tak, rusza dowiedzieć. Też strona www.rewitalizacja.walbrzych.pl i tutaj też będzie na pewno to dobre źródło informacji dla wszystkich, którzy chcą wziąć udział w tym. Pani Justyno, czy są brane pod uwagę też takie dzielnice, te peryferyjne, na przykład Lubiechów? Tam mieszkańcy zawsze się skarżyli, że są zapomniani przez ludzi i Boga. I rzeczywiście tak było przez jakiś czas, no tam ostatnio się trochę zmieniło, ale czy w tym procesie rewitalizacji tego typu miejsca też są brane pod uwagę, czy to w późniejszym okresie, czy jakoś równolegle, jak to wygląda właśnie z tymi peryferyjnymi dzielnicami? Idea procesu rewitalizacji polega właśnie na tym, żeby on był realizowany w jak najmniejszym obszarze. Nawet ustawa nakłada na nas obowiązek, żeby ten obszar nie był większy niż 20% powierzchni miasta i nie może go zamieszkiwać więcej niż 30% mieszkańców. Czyli trzeba się skupić na Dlatego mniejszym obszarze. Dlatego musimy skupić się na mniejszym obszarze, żeby były większe efekty tego działania i też programować takie działania, żeby one oddziaływały na inne obszary, na pozostałą część danej dzielnicy na przykład, czy całego miasta. Także nie jesteśmy w stanie zrewitalizować wszystkiego w takim sensie rewitalizacji, jak właśnie o tym mówi chociażby ustawa, ale też jak to dzieje się w zachodnich krajach, które od dziesięcioleci prowadzą ten proces. On musi być jednak skumulowany na mniejszym terytorium. Natomiast jeśli chodzi o zmiany pozytywne w mieście, to Państwo na pewno też zauważacie, że one dokonują się w różnych częściach miasta i tutaj nie można powiedzieć, że pewne peryferyjne obszary
obszary będą zapomniane, bo w takim szerokim rozumieniu tego słowa rewitalizacji, czyli odnowy, to całe miasto tego wymaga i tutaj na pewno pan i to się też będzie działo niezależnie od programu rewitalizacji. Pani Justyno, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Powtórzmy, że 23 kwietnia o godzinie 10 ten pierwszy spacer wspólny, na który razem z panią kierownik bardzo serdecznie państwa zapraszamy. Myślę, że będzie ciekawie, będzie można się dowiedzieć trochę rzeczy o miejscu, w którym się po prostu mieszka i żyje, a potem rewitalizacja będzie się już toczyć swoim trybem. Naszym gościem była Justyna Pichowicz, kierownik Biura Zarządzania Strategicznego i Funduszy Europejskich. Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia dziękuję na spacerze. Dziękuję bardzo, panie redaktor. Dziękuję i zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.